Hej, witam was, z tej strony Galej i zaczynamy kolejny odcinek, kolejną przygodę z XCOM-em dwójką. Commander, we've got local resistance forces waiting to make contact, but we'll have to make the first move. Dobra, to tam polećmy. Dowódco, po naszym ostatnim sukcesach członkowie ruchu Opolu, lokalizacja Nowy Moksu, dostarczyli nam raport o działalności, którą powinniśmy sprawdzić. 6 dni. Avenger plotting new course. Ale gdzie to jest? Aż tu! A, wolę chyba tą kasę, mimo wszystko. Avenger plotting new course. Wolę chyba tą kasę sobie wziąć, bo to jest 150, to nam się bardzo przyda. Guerrilla Tactics School now operational. O, widzicie. O tym mi chyba mówicie, mówiliście, tak? Lepsza jest ta dwudniowa, tak? Dobra, zaraz będziemy. Potrzebny żołnierz. Kogo? No dobra. Może przejść szkolenie specjalne w szkole lutujących z określonych. Tak, chcę określoną klasę i ja bym chciał łowcę, bo łowcy mamy za mało. A kolejnego nie mogę, dopiero jak skończę. Jak skończę. Sęp. Wrogowie zostawiają dodatkowe przedmioty, gdy upuszczą ograniczone czasowo. Wielkość drużyny. O, to zdecydowanie kupujemy. Błyskawiczny atak. Jednostki otrzymują 3 do mobilności przez następującą liczbę pierwszych tur walki. 2. Drużyna musi pozostać niewykryta. Okej. Okay. Co tu jeszcze mamy? Mokra robota. Doświadczenie. Mściciel, wymagany kapitan. Aha, do zwiększenia drużyny kapitan. To trochę tak jak było w jedynce, nie wydaje wam się? Wymagany porucznik. Tak, to jest tak jak w jedynce, czyli jak awansujemy naszych żołnierzy, to możemy sobie tobie. Dokładnie jak szkoła oficerska z jedynki. Bardzo mi się to podoba, że tego nie zmienili. Kamerę trochę do góry? Już ci daję kamerę trochę do góry. Napisz, czy jest OK. Czy jeszcze wyżej dać ją. Bo jak chcecie, to mogę ją w ogóle dać. Mogę ją w ogóle dać pod napisy. Tylko że znowu w tym miejscu często nam coś pokazują w tych celach. I na misji, i coś tam, i dlatego nie jest kamera z tej strony. Znowu w tym rogu są te dochody. Ewentualnie mogę ją tutaj włożyć, czyli zaraz pod tymi dochodami. Ewentualnie mogę ją tutaj włożyć, w tym miejscu, tu. No, kwestia, napiszcie mi na czacie, która będzie. Dobra, wiesz co, jak skończymy ten odcinek na YouTubie, to zrobię ci tą twoją postać tak, jak będziesz chciał. Chyba, że już ciebie nie będzie wtedy. Dobra, pójdźmy czas do przodu. I have made a number of interesting discoveries, Commander. The sectoid's rapid physical evolution over the past Wstępne few badanie patologiczne przeprowadzone przez doktora Richarda Tajgana, pełniącego obowiązki oficera naukowego, mam niewielkie doświadczenie chirurgiczne, ale mogę potwierdzić, że gatunek wcześniej sklasyfikowany jako sektoid po genetycznej manipulacji dokładnej przez obcych anatomicznie przypomina człowieka. Najwcześniej udokumentowane spotkanie z sektoidami na Ziemi mówią o okazach nie większych niż 1 metr, natomiast dzisiejsze osobniki są już prawie dwukrotnie większe. Wiemy, że obcy próbowali zintegrować DNA człowieka i obcych, a moje ustalenia tylko potwierdzają, że ich prace nadal postępują. Ta większa odmiana sektoida ma jeszcze wyższy odsetek ludzkiego materiału genetycznego. Selektywne połączenie tak, że przeprowadzić ograniczone możliwości fizyczne ogólnej istoty obcy odnieśli sukces na tym polu. Sektoidy mają większy potencjał psioniczny i są silniejsze. Dostępne. Osłona umysłu i badania psionika. Dobra, czyli moglibyśmy nowego żołnierza robić. Nowa klasa żołnierza. Okej, okay. Teraz pytanie, co my chcemy? Radio, broń, to długo trwa.
Możemy sekcję zrobić, sekcję, możemy zrobić sekcję. Nie wiem, co te sekcje mi dają, dopiero będę się uczył. Która sekcja jest... pierwsza musi być. Te dane ponoć są ważne. Pancerz płytowy. O kurde. To by było dobre, ale potrzebujemy stopy metalu, których nie mamy. Zastanawiam się, czy to wziąć, czy to. Na górze pod dochodami, tak mówicie. No to dobra, no to dajemy na górze pod dochodami. Jeżeli mówicie, że w tym miejscu będzie dobrze, to teraz mi powiecie, czy jest dobrze kamerka. Dobry jesteś, no. Zróbmy tą sekcję, bo to jest tylko jeden dzień, więc... Dużo... O, widzę, że zgodnie trzy głosy na tym, żeby kamera tam była, gdzie teraz jest. Dobra, no to zróbmy to badanie, bo to będzie szybkie, a napiszcie mi, czy tam, które następne będziemy robili badania, bo myślę, że to w przeciągu tego jednego dnia nic się nie będzie działo. Dobra, poczekajmy te dwa dni, może się nic nie stanie. Zebraliśmy wszystkie zasoby z tego miejsca rukoporów, zapewne dostarczy nam nowe, okej. Okay. Wróć do sztabu. I teraz pytanie, czy lecimy tutaj? Czy lecimy nawiązywać tutaj, żeby mieć kolejne państwo, jakby? Premia skanowania, pomoc medyczna. Czy szybciej będą się ten, czy premia skanowania, szybsza budowa? W sumie mamy dużo kasy, może... Aha, szybszą budowę wybrałem. To można było wziąć tego. Można było jednak... Co to mroczne wydarzenia? Obcy w stanie podwyższonej gotowości, co utrudnia zeskoczenie. Obcy odnaleźli następny atak odwetowy za... Aha! Tu mamy dokładnie... Dokładnie... Znaczy, mamy, że kolejny terror za 4 tygodnie. To fajne, to akurat fajne. Przynajmniej będziemy mogli się przygotować. Do tego. Tu mamy dwa dni, to może polećmy tutaj, bo to będzie... A tego sektoida już powinniśmy przebadać, bo tam był tylko jeden... Znaczy te zwłoki powinniśmy zrobić, bo tam był tylko jeden dzień. Sekcja zwłok... A, 4 dni! To coś tam pisały, że jeden dzień przez chwilę. Okej, okay, jak coś się dzieje. It would seem your recent activities have gotten Advent's attention. Our unwelcome guests are on the move. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. The exact details of these operations are highly classified. However, they do have one thing in common. A single word that appears in all their files. Avatar. Uważam, że tajna placówka, która jest czasem temu znaleźliśmy, stanowiła tylko część projektu Avatar. Na razie udało nam się ustalić tylko tyle, że rozmiary projektu są znacznie większe niż podejrzewaliśmy. Ten projekt jest nadzorowany przez najwyższą władzę Avatar, a może udało nam się jeszcze ustalić, gdzie władze przybywają. Wszystkie próby ujawnienia ich tożsamości zakończyły się niepowodzeniem. Czas na bardziej bezpośrednie podejście. Nie wiem, czy dokładnie jest projekt Avatar, ale mimo to możemy zakłócić nad nimi pracę. Musimy zniszczyć te ukryte placówki za pomocą komórek miejscowego ruchu oporu. Utrudniliśmy działania wroga, a przy okazji poznaliśmy prawdę. Znajdź źródło projektu Avatar i zniszcz je. Jeżeli wróg zlokalizuje swój plan, jestem pewien, że wszyscy nas czeka zagłada. Wiem, że zrobisz wszystko, co się da, żeby zlikwidować to zagrożenie, dowódco. Okej. Spoko, dzięki za informację.
Aktualne postępy. Dowództwo ostatecznym celem jest ukończenie projektu Avatar. Musimy zatrzymać ten projekt, zanim będzie za późno. Nieznane położenie. Musimy zrealizować nasze główne cele, aby znaleźć źródło projektu Avatar. Ok. Aha! Czyli mam rozumieć, że to jest takie coś jak panika? Że oni to po prostu będzie to rosło? Dobra, czy myśmy skończyli już budowę w bazie? Ludzie, coś personel ma jeszcze... Dobra. Aha, bo myśmy to zrobili, spoko. Tu jest 22 zasoby. Tu jest dużo zasobów i ten. Możemy dodać to technika. Mamy jednego tylko, więc na razie... Na razie możemy tutaj go przydzielić i niech czyści to. Tu mamy naukowca. Czy chcesz szkolenie jednostki ten? Aha, nie, to jest, że człowiek się szkoli. Okej. Okay. To 10 dni będzie trwało. Spoko. Nawiązywanie kontaktu za jeden dzień. Okej, chyba nawiązaliśmy kontakt. Zespół uderzeniowy XCOM musi dostarczyć do tej tajnej walni Adwentu i zdobyć stamtąd ważny artefakt do badań. Commander, we've established contact with the local resistance and we can move on the Advent Black Site on your order. We should make sure our troops... Dobra, czyli rozumiem, że będzie to teraz takie coś jak wysyłanie tego agenta na misję z Exaltami. Czyli ogólnie wszystkie pomysły wzięte z jedynki. Z Wyfina, dokładnie. Aha, i teraz możemy tego agenta wysłać. A nie, to możemy drużynę wysłać całą. O, jak pięknie. Tylko pytanie, Tru wrócił. To Tru mógłby na tą misję pójść. A dobra, Gekko, jak już jesteśmy przy tobie, to moglibyśmy cię zmodyfikować, tak jak ty chciałeś. Ty mówiłeś, żeby ten Zaro zdobyła... kilkudniowe... Krótkie. Gdzie ty masz ten dwudniowy zaraz? Gdzie ty to widziałeś? Kozia brudka. A zaraz jednodniowy. Kilkudniowe, krótkie wąsy. Kilkudniowa brudka. Kilkudniowe. O to ci chodziło? O jednodniowy zaraz? Jak pasek dojdzie do końca, to koniec gry i tak było, Wixon mi odeśli ci z państwa. No tak, no tak właśnie mi się wydaje, że to takie coś podobnego. Z tą jakby panika państw. Jak z tym przeciwdziałać, to stymulacje bojowe nie mogę nic, ulepszenie broni, miękki spust. Pytanie, czy chcemy to dać do Gekko, czy chcemy to dać Tru, dwóch gunnerów na misji, trzech snajperów, znaczy dwóch snajperów, dwóch gunnerów, jeden specjalista, nie mamy łowcy. Nie wiem, na ile to jest trudna misja, bo dałbym komuś odpocząć i wpuściłbym sobie jakiegoś szeregowca. Ale szeregowców możemy równie dobrze w tym. Tru prosi o ulepszenie broni, czyli jednak mówić... No zgadzałoby się, Tru kurde, na razie najwyższy, najlepszy jest u nas stopniem. Najwięcej doświadczenia. A nie mogę ci ulepszyć broni, niestety nie mam nic dla ciebie. Widzicie, nie mamy tutaj nic. Więc nie mogę cię ulepszyć. To co, wydawało mi się, że mam ten miękki spust.
Nie, niestety nie mogę ci ulepszyć broń. Gecko ma ten miękki spust i on tylko ma go zamontowanego. Tak, on ma zamontowany. Ale tego się już nie da cofnąć. Dobra, pójdziemy na dwóch snajperów, dwóch granadierów. I jeden specjalista. Specjaliści oczywiście damy apteczkę, żeby mógł leczyć nas zdalnie. I myślę, że damy jednemu z naszych granadierów, może by to być true, dam mu ten pancerz zamiast granata. Kurde, większe szanse, że przeżyjesz. Dobra, ruszamy. Ulepsz pancerz, znaczy udostępnij pancerz, udostępnij przedmioty, produkcja przedmiotów. Aha, bo teoretycznie mógłbym sobie coś dorobić. To ta kamizelka to na razie mało potrzebna. Osłona. Jedna zwłoki sektoida. Aha, czyli osłonę umysłu moglibyśmy pozakładać naszym żołnierzom, dzięki czemu byliby odporni na mind control. To fajne. Nie wiem, czy tego nie będziemy. Znałem się nad tym dymem. Albo błyskowym granatem, bo jeden i drugie mogłoby być fajne. Ale to na razie się wstrzymajmy. Pójdźmy na tę misję po prostu. Ale widziałeś, że nie mam tam nic, kurde. Nie wiem, gdzie ten. Nie mam, tę lunetę miałem tylko jedną i dałem ją. Komu ja mówię? Komuś ją tam dałem, nie pamiętam komu. Że jest łatwa, a na tej pisze, że jest trudna. Aha, to w porę co przeczytałem to. Dobra, ale tu idzie nasz najlepszy zespół. No nikogo lepszego nie możemy wziąć na tę misję. Wszyscy doświadczeni żołnierze idą na tę misję. Fajnie to wygląda, snajper jest w okularach. Ciekawe, czy cokolwiek będę mógł trafić. Jak ja jestem krótkowic. Będę strzelał jak smerfetka w tamtym, w Long Warze naszym. O kurde. Ile mamy już? 15 minut tego odcinka. A właśnie, nic nie piszecie. Tnie się coś dzisiaj, czy się nie tnie? Okej, mamy przynajmniej 5 ludzi. To jest jedyny plus na tej misji. Sprawdź tajną bazę Adventu. Okej, tu jest dopiero nasza strefa ewakuacji. Kurde, trzeba przejść całą bazę. Dobra, jesteśmy w ukryciu. Okej. Szkoda, nie mam żadnego tego łowcy. Dobra, to idźmy na razie na dół. A to jestem ja, snajper. Okej. Pytanie. Czy ja tu mam do środka wchodzić? Zupełnie nie znam tej specyfikacji. Sprawdź tajną bazę. Tajna baza to jest to. Aha, to jest to, czyli tu muszę się dostać. Okej, spoko. Pytanie. Tu jest ten budynek. Myślę, że to są jakieś kraty. Chyba tą ulicą pójdziemy na razie. To w takim razie kto to jest? True. True, ty jesteś naszym specjalistą. Dobra, skorzystaj do mnie. Cieszę się, że przynajmniej dzisiaj nie macie problemów z oglądaniem. Bo przez ostatnie dwa dni były problemy ponoć straszne. Dobra, true na pozycji. Znaczy ten, macie już na pozycji.
młody tutaj. Okej, na razie spokojnie. Gecko tutaj. Okej. Ja się mogę na Overwatcha włączyć. Tutaj też Overwatch. No, ale tylko że ten budynek nam trochę zaskłania z tą wysokością, z przewagą wysokości. Aha, tylko że tutaj jakbyśmy wchodzili, to nas wykryją przez te drzwi. Okej. Teoretycznie na ten budynek mógłbym wejść, to się może przydać przed tym następnym budynkiem. Dobra, nie mam żadnego zwiadowcy, więc musi to zrobić ten zwiad moi gunnerzy. Młody nic. Idźmy dalej. Czy ty byś był w stanie sprawdzić ten dach? Dobra, jesteś w stanie tutaj wybiec. No to dajesz tutaj. O cholera. Okej, ale mamy specjalistę. Ciekawe, czy specjalista mógłby je zhakować. Dobra, na razie się tutaj rusz. Nie powinni cię wykryć. A to jestem ja! Kurde. Myślałem, że to jest specjalista. Okej. To ty chodź tutaj. Dobra, idziemy do góry. Mówicie, że jest duży bonus za wysokość, więc będziemy szli dachem. Gecko. Gecko na razie tutaj. Tylko nie wiem, jak ja przejmę kontrolę nad tym... nad tą wieżyczką, to pewnie mnie nas wykryją, tak? Co to są jakieś takie żółte dwie kropki? Wiecie? Widzę, że czasu tu chyba jakiegoś ograniczonego nie mamy. Sprawdźmy ten specjalista. Nie, gdzie jest specjalista? No tu jestem specjalistą teraz. Nie mogę tego zhakować. Okej. Dawid Buda, zwany również Gecko. Okej. Mamy jedną grupkę. Ciekawe, jakie te wieżyczki mają zasięg do strzelania. Jeżeli mogą strzelać tak na większy niż to, co widzą, to prawdopodobnie będziemy musieli... A, ale ją można też rozwalić, bo ona ma tylko 4. Teoretycznie można by było ją rozwalić. Ale zanim to zrobimy, to musimy snajperów sobie poukładać na pozycje strzeleckie. Tutaj chyba nas nikt nie widzi. Tylko nie widzę, kurde, czy to biegniesz taką drogą, żeby cię nic nie wykryło. Chyba nie. Dobra, wejdźmy na pozycję. Jeszcze teraz drugi snajper. Okej. No próbowałem zhakować, ale zobacz, no nie ma tutaj tego oczka. Protokół może spróbować hakować roboty i inne mechaniczne jednostki, działanie to ma... No tak, ale widzicie, nic tutaj, nie ma dostępnych celów. Czyli tak jakbym tego nie mógł zhakować.
Przynajmniej na razie. Okej, kto ma granaty? Znaczy, to ci nasi granatnicy powinni mieć granaty. Okej, ustawmy ich na pozycję. W sumie widzimy tylko tą dwójkę, tak? Tutaj nic więcej nie ma. No dobrze. O! Protokół przy... Tylko pewnie nas wykryją, jak to zrobimy. To mogłem poczekać do następnej tury. Wyłączenie, czasowe unieruchomienie, ogłuszenie, szansa 100%, przestrojenie. Nieudane hakowanie spowoduje, że cel otrzyma premium do obrony. Aha, czyli możemy jedynie tylko to ogłuszyć, nie mamy żadnych szans na przechwycenie tego. Kontrolowanie wieżyczki, tymczasowe przejęcie kontroli nad tą automatyczną... O, nie mogę ją przejąć kontrolę, ale mam 66%, a na ogłuszenie 100%. Okej. Okay. Punkty techniki 30, a my mamy 60. Ale wiecie co, w sumie wstrzymam się w tym do następnej tury. Żeby... Bo jeżeli to nas aktywowało tą wieżyczkę, to nasi ludzie są po prostu bez broni w tym momencie. Oczywiście, że możesz zostać, tylko potrzebne mi twoje imię, nazwisko. Fajnie, jakbyś podał mi jeszcze datę urodzenia, jakąś biografię i ksywę. Ale oczywiście wystarczy nazwisko i ksywa. Chodzi mi o to, że musiałbym cię wypełnić, więc najlepiej jakbyś zostawił w komentarzu na YouTubie, bo tam jest najbardziej to takie pewne, bo ty na czacie napiszesz, to dopiero po misji mogę cię dodać, ale w tym momencie nie mogę. Przy okazji witam cię. Ten Soczek? Dobra, będę mówił na ciebie Soczek. Będzie łatwiej. Soczek przyszedł. Nie, no na co mówię, że tak. Najważniejsze, żebyś podał mi imię, nazwisko i ten, i pseudonim. A jeżeli masz ochotę, możesz dodać jeszcze datę urodzenia i ten, i biografię, bo to tam można zmienić. Dobra, to teraz zaczynamy zabawę. Zaczynamy zabawę od tego, że ja sobie ustawię Overwatcha. Dałem tego Overwatcha? Ej, co jest grane? Ej, co jest grane? Ej, co jest grane? Aha, oni się przemieszczają, dobra. Trochę nie wyszli mi poza zasięg. Ale się ustawili koło samochodu. To bardzo dobrze, bo będziemy mogli tam granata pewnie dorzucić. No tak, kurde, na dwa razy. Mąc już mógłby tam zrobić. Dobra, zróbmy to tak. Spróbujmy przechwycić tą wieżyczkę. No właśnie, napisz jeszcze, jakiej klasy chcesz być wojakiem. Tak, no pod ostatnim odcinkiem na YouTubie. Ewentualnie możesz tutaj napisać, tylko że teraz jeszcze nie mamy przypisanych klas, więc myślę, że dopiero cię w późniejszych odcinkach, jak zrobimy, dostaniemy na kadrze żołnierza twojej klasy, albo cię wyślę w laboratorium, znaczy w tym szkole, w tym całym tym szkoleniowym, tej szkole takiej treningowej, placu boju, czy jak to się nazywa. Dobra, próbujemy przechwycić to. Zobaczymy, czy się uda. Porażka. Jasna cholera.
I nas wykryli. No to spieprzyłem to. Trzeba było unieszkodliwić to działko i strzelić, rzucić granatę do nich. No ale dobra, jak... Trzeba było tak to zrobić. Nie zrobiłem tak, to teraz już... Teraz tak, jakie szanse na tą wieżyczkę? Masz szansę ją unieszkodliwić, dobra. Ale ważniejszy jest ten sektoid tu na dole. Tylko jakbym rzucił do tego samochodu, to prawdopodobnie obydwoje by zginęli. Więc to chyba było bardziej defensywne zagranie, było dobre, czyli na 100% unieszkodliwić tą wieżyczkę i rzucić granatę, póki oni byli koło siebie. Okej, okay, zniszczyłem mu chyba osłonę, zniszczyłem. Czy ja jestem go w stanie zabić? 55%. Super, super szanse to nie są, ale spróbujmy. Chcesz być łowcą? Akurat ci łowca szkoli, więc już jesteś w laboratorium. Znaczy już się szkolisz, za kilka dni będziemy mieli łowcę. Teraz kurde pytanie, co zrobić z tym ustrojstwem, co to jest na dole. Tak, ty strzeliłeś, został mi jeszcze... Tak, mamy jeszcze to działko. Zostało nam tylko dwóch żołnierzy, którzy mogą strzelać. Dobra, spróbuj, bo to działko nas flankuje, to musimy od tego chyba zacząć. Ale dobra, dałeś radę rozwalić. Okej. Okay. Zostaje sektoid. No, spróbować zawsze możesz do niego. 47%. Dajesz. Jak trafisz, to może zabijesz go. O! Rozumiem, że go zabiłeś. Zostaje nam tylko ten jeden kolega. I awans. Super. Takie coś to lubię. Tylko trzeba było, kurde, unieszkodliwić to i rzucić tam granata, to byśmy jednym granatem załatwili sprawę. Tak to mamy więcej problemów, bo on tutaj wybiegnie na pewno do góry. I będzie nas ogłuszał. Cztery obrażenia, wow. To było, kurde, mocne. Okej. Okay. Załatwiamy go w konwencjonalny sposób, czy sobie bawimy się jakieś te... Bo możemy go zabić tak. Protokołem bojowym. To zadaje akurat dwa obrażenia. Możemy się pobawić też z pistoletu. A spróbujmy, zobaczymy, jak pistolet działa. Zabija. To jest chyba Magnum. Dobra, teraz tak. Ciebie można by było uleczyć, bo mamy apteczkę akurat, tym razem zabraliśmy. Apteczka. 4 punkty. Będziesz w pełni zdrowy. Łukasz... Tank? A nie walec? No dobra, możesz być tank. Wcześniej mówiłeś, że chciałeś być walcem, no ale możemy to zmienić. A kim chciałbyś być, Łukasz? Klasa obojętna, tak? Dobra, klasa obojętna, spoko. Da się zrobić. Tutaj sobie przeładujemy. A tutaj Overwatch. Overwatch. Czyli w końcu chcesz być walcem czy tankiem? Wiem, że to jest bardzo podobne, ale kwestia, jak chcesz być tam napisany na tym
w ksywce i jak mam się do ciebie zwracać. Osobiście mi bardziej chyba by pasował ten walec, ale jeżeli masz ochotę być tankiem, może być i tank. Tylko że wiesz, tank mi się jakoś lepiej. Dobra, dobra, dziękuję ci. Dziękuję, że zrobiłeś to ten tam pod YouTube, na YouTubie, to cię dodam na pewno. Czyli ten żołnierz, który jest w szkole, którego daliśmy w poprzednim odcinku, to już wiemy, że to będzie nasz nowy kolega. Witam cię serdecznie w mojej drużynie. Miejmy nadzieję, że pożyjesz dłużej niż Puma, która zginęła. Biedaczka, tato ma u mnie szczęście, kurde. Co ją biorę do drużyny, to tyle razy ginie od razu. Tu chyba nie ma ścian, więc myślę, że jednak chyba trzeba było zostawić snajperów u góry. O, stąd będzie chyba dobre miejsce dla snajpera. Kurde, znowu to. Ktoś mi wytłumaczy, co to jest ten czerwony ekran? Bo jedyne co robi to. A tutaj będą echy? Pewnie tak. Bo tam w tym opisie wstępnym, co tam kiedyś sobie szukałem, to chyba będą echy. A może ten, a może Łukasz chce być tym. Chce być mechem. Bo tak od razu mówicie, żeby zostawił dla mechów. Okej. Cała ta placówka. Obcy nadal porywają ludzi, z tego co widać. Po inwazji. No dobra. Czerwono-niebieski. Da się zrobić czerwono-niebieski kostium. Jak jest to tam w komentarzu, to będzie mi lepiej, bo cię dodamy. Nie wiem, ile dzisiaj mi pozwolą nagrywać, bo jakby mi pozwolili dłużej nagrywać, to może bym to nawet dzisiaj zrobił. Ale to wszystko zależy od mojej żony, kiedy zaraz tu przyjdzie i powie mi, że koniec nagrywania. O, dziękuję za flowa. Soczek, tęczowy soczek dołączył się do naszych flowerów. Dziękuję ci serdecznie. Będziesz z nami brał udział. Teraz pytanie, co ja mam w tej bazie zrobić? Aha, mam dostać się tam. Okej, okay, spoko. Ale póki co... Snajperzy może niech zostaną tutaj u góry. Mąc już wracaj do góry. Dobra, wracaj do góry. A nie ma, aha, bo tutaj nie działa ten... Tutaj nie działa ten grupowy Overwatch w tym XCOMie. Czemu ty nie możesz Overwatcha włączyć? Nie rozumiem. Nie mogę go włączyć na Overwatcha. No nie wiem, dodać to, co chcę, jak chcesz, by wyglądać. Nie wiem, jakieś cechy charakterystyczne oprócz czarno-niebieskiego munduru. Nie wiem, czy masz u siebie w domu tego XCOMa, żeby sobie zobaczyć, co tam można dodawać. Okej, okay, coś nowego jest? Okej, okay, jakiś filmik mamy. W sumie chyba mamy pół godziny już tego odcinka, więc po tej rundzie zrobimy cięcie, podzielimy go na dwa. Bo jest długi. Nie widzę tu nic strzelającego, więc myślę, że możemy spokojnie wchodzić tam. Czy ty masz coś do hakowania? Nie, nic nie możesz hakować. Okej.
Okej, mamy dwie wieżyczki. Okej, wersja polska. Niech ci będzie. Dobra, czy mógłbyś przechwycić tą wieżyczkę? To próbujemy. Dobra, próbujemy drugi raz to. Wiem, że nie uczę się na tym. O, chyba przechwyciłem. Ha! Jest. Przechwyciliśmy wieżyczkę. No to będę te bugi w tym XCOMie dwójce wkurzają strasznie mnie. Typu na przykład, że nie możecie warty zrobić, że przy uzbrajaniu nagle wam się zawiesza wszystko. Jedna była ta wieżyczka, czy dwie? Pytanie. Też radar, dobra, czyli to była jedna wieżyczka, którą przejęliśmy. Super. Możemy teraz spokojnie wchodzić. Ale zanim to zrobimy, to chyba włączymy się na tryb wartu wszystkimi. I co, znowu straciliśmy ją? Czekajcie, straciliśmy tą wieżyczkę, czy nie? Nie, dobra, mam ją, okej. Spoko. Ale dobra, to miałem skończyć odcinek, więc dzięki za uwagę, trzymajcie się, już teraz zapraszam was na jutro na kolejny odcinek z XCOMa 2. Trzymajcie się, cześć!